Witam bieszczadniczki i bieszczadników. Witam wszystkich ludzi, którzy kochają Bieszczady i dlatego tutaj jesteście. Po raz 14 spotkaliśmy się na zlocie leśnych ludzi. Znaczy nas samych leśnych to w zasadzie ubywa, no bo czas swoje robi, jest nas coraz mniej. Ci legendarni zakapiorzy to już niestety odeszli, my już czekamy w kolejce, no ale póki żyjemy to jeszcze się spotykamy. A że się impreza rozrasta to fakt, no startowaliśmy lat temu ponad 10, było nas 30, teraz jest kilkuset. Właśnie ci sympatycy, którzy no, polubili nasze środowisko, pokochali Bieszczady, no i chcą tu bywać, no tu się bywa u nas, także mamy ten zaszczyt, że możemy tak powiedzieć, że z całej Polski przyjeżdżają i no zależy mi, żeby tutaj być na tym zlocie. Który czas rozwieje, płonie znika, co likoce ja pamięć. Po co stawiam się i dlaczego i dla kogo, co z tego zostaje. Puszcza prochu, który czas rozwieje, płonie znika, co likoce ja pamięć. Ja pierwszy raz jestem na tym zlocie, więc jestem trochę zakłopotany, bo nie mam ani skórzanego kapelusza, ani skórzanej kurtki, więc wiesz, no ale spróbuję się jakoś odnaleźć. Ale to dobrze, wystarczy zaśpiewać. Tak, no zaśpiewam. No. A jest jakaś taka piosenka, która się idealnie nadaje do tego klimatu? Ja cały czas myślę, pomysł na jedną już mam, a jeszcze myślę o następnej. A jaką dzisiaj pan zaśpiewa? A nic nie powiem. Nie? Tajemnica. Tak. Dobrze. Leśni ludzie, zakapiory, bieszczadnicy, to są właściwie synonimy tych ludzi, nazw tych ludzi, którzy tutaj się sprowadzili w Bieszczady z różnych powodów w latach 50., 60. i tak do dzisiaj trwa, ale to są przede wszystkim ludzie, którzy kochają te góry i chcą tu zostać na zawsze. No tak, to zresztą bardzo powiedziałbym malowniczo wyglądają, bo dzisiaj zobaczyłem taką no, porządną grupę ich. To nie są młodzi mężczyźni, no ale widać, że z charakterem. Twarde muszą mieć charaktery, żeby przezimować tutaj tak. Parę lat. Znaczy oni mają twarde charaktery, widzę, że ich żony również. A ja muszę zapytać o repertuar. Dużo grasz, śpiewasz piosenki rosyjskie. Tak. Z tego akurat się znam. Troszeczkę rok, będzie piosenka rosyjska. No oczywiście, bo ja w zasadzie to śpiewam wyłącznie po rosyjsku. Chociaż w następnym odcinku Kiepskich będę śpiewał w środę 20 po polsku. Jestem z Bieszczadów, ale faktycznie tu się urodziłem, ale moja dusza i moje serce zawsze była, jest i będzie na wschodzie. Mieszkam w Ustroje Irkucko, ja tu 7 rok już przyjeżdżam. Kiedyś, dawno temu, dużo było innych rzeczy, o których nie chcę mówić i nie będę mówił, bo taki mam sobie sposób już bycia. A w ogóle to, wiecie, jak to z tymi Bieszczadami, no to Bieszczady od zawsze były ucieczką grzeszników. Najpierw chronili się tu Beskidnicy, łupiący kogo popadło, potem Zagończycy, co możniejszym puszczali się w zaciąg, dezerterzy z cesarskiej armii, łupowcy, partyzanci. Karpacka Puszcza wszystkim dawała schronienie, a bliskość granicy ułatwiała ucieczkom przed pogonią to na węgierską, to na polską stronę. Aż nagle nastał kres tamtego świata. Ludzi zgładzono lub wypędzono, domy i synagogi spalono, cerkwie zbezczeszczono. 5 wieków polsko-rusko-żydowskiej historii Bieszczadów puszczono w niepamięć. Na zgliszczek wsi i tysiącach hektarów odłogujących pól postanowiono wtedy w Bieszczadach założyć pionierskie doświadczalne poletko socjalizmu. Ale prawdziwą komunę udało się stworzyć greckim uchodźcom, osadnikom w Krościenku, Kołuszczyk Dolnych. Zresztą nie mieli innego wyjścia do czasu, dopóki nie wrócili na swoje. Wtedy w Grecji była wojna domowa między Macedończykami i Grekami, a Polska była jednym z krajów, które jednych i drugich uciekinierów przyjmowała. Kiedy gospodarka kolektywna w Bieszczadach, czy to państwowa, czy spółdzielcza, nie zdała egzaminu, część ziemi w Bieszczadach przeznaczono dla indywidualnego osadnictwa, część na gospodarstwa więzienne, no i spory kawał zawłaszczyło wojsko. Wtedy też ruszyli na Bieszczady pozbawieni ojcowizny, głodni ziemi chłopi, no i setki tak zwanych społecznych mentów z nadzieją na łatwe życie, tani bimber i od szczęścia, którego dotychczas im brakowało. Zjechali też twardziele, chcący szybko to robić się. W lesie lub na budowach socjalizmu, jak te dwie zapory budowano. No i garść romantyków. Wszyscy oni
szukali tu nie tyle miejsca na ziemi, ile samych siebie. Ale w tym gąszczu życiowych rozbitków trudno było im się odnaleźć. Jedni pękali po kilku miesiącach, uciekali stąd, nie obejrzawszy się nawet za siebie. Inni wegetowali latami, nie mając dokąd wrócić, jak spalili za sobą wszystkie mosty. A nielicznym udało się dopiąć swego i wrosnąć korzeniami w bieszczadzki czyściec. Jedną nogą zostali ci, co zawsze są w drodze, znikąd donikąd. Góry aż do nieba i zieleni krzyk, wolna droga pośród kwiatu i złamany krzyk. Dzieli ściana nienawiści i przeszłości.